Chwała bohaterom. Pod takim tytułem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie otwarto wystawę, która towarzyszyła obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto obchodzone było 1 marca. Tego dnia w Lesznie odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych. Odprawiona została msza, a pod pomnikiem przy ulicy Poniatowskiego złożono kwiaty. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych otwarto wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zatytułowano ją Chwała bohaterom. W otwarciu ekspozycji uczestniczyła Joanna Kiąca-Fryczkowska, były żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Jestem pełna podziwu dla inicjatyw, które są podejmowane w celu przybliżenia historii naszego kraju, mówiła w rozmowie z nami. Wystawa przywołała czasy, które zdaniem Joanny Kiące-Fryczkowskiej nie powinny mieć miejsca. Które skończyły się dramatycznie dla wielu naszych obywateli. Niemniej jednak budująca jest dla mnie tutaj ilość młodzieży, zwłaszcza tych małych harcerzy. Ja sama należałam do harcerstwa, mając 12 lat. No, należałam oczywiście do drużyny Zuchów. No, potem była wojna, no, były inne obowiązki. Wstąpiłam w szeregi, w szare szeregi, potem byłam szkoloną w kierunku łączności, byłam łączniczką Armii Krajowej. Zachęcamy do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo wystawa to doskonała lekcja historii. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do uczniów leszczyńskich szkół. Dodajmy jeszcze, że ekspozycja powstała przy współpracy z prezydentem Łukaszem Borowiakiem oraz Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym.